Siemaneczka, Grechaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na opening beczek w Gwincie, bowiem mamy bardzo ciekawy event, który kończy się za godzinę, więc jak będziecie to oglądali na YouTubie, to już tego eventu nie będzie, żałujcie. Doba gwarantowanej legendarnej karty. Kochani, Gwint wyprzedaje się przed homecomingiem, robi atak na nasz gold. No nie wiem, zwał jak zwał. Piąta karta, czyli ta, którą wybieramy spośród trzech, zawsze będzie legendarna. Czyli mamy trzy legendy do wyboru i macie po prostu gwarantowaną złotą kartę w beczkach. Ja zniknę wam teraz na chwilkę, żeby wam pokazać mój stan beczkowy. Ja w tym momencie mam 10 tysięcy golda, którego nie ruszam, i 21 beczek. Praktycznie cała kolekcja jest dla mnie pełna. Buduję kolekcję w oparciu o moją kolekcję kart skeligijskich, więc inne frakcje dla mnie mają mniejsze znaczenie po homecomingu. Wszystkie karty Skellige będę miał animowane i neutralne również będę miał wszystkie animowane, dlatego otwieram tylko w chwili obecnej szczęśliwe oczko, 21 beczek. Resztę golda zostawiam sobie na home. Niektórzy dywagują, że możliwe, że jest to atak na hajs, tak? Mam premiowaną, więc wezmę ten atak na hajs ostatnich niedobitków grających w Gwinta w starej wersji. Nie wiem. Ja wiem jedno, cieszę się bardzo, że takie eventy się dzieją. Wyobraźcie sobie coś takiego w Hearthstone'ie. Beka. O, foliowany Leo Bonhart, ekstra. Nie będę oczywiście liczył tutaj tego openingu, bo to normalnie nie ma sensu, tak? Jest tylko 21 beczek, ale już miałem Epika, już mam też jedną premiowaną kartę, więc jest całkiem nieźle. Ja uważam, że jest to bardziej nie atak na hajs, że teraz nagle ludzie się rzucili, o kurczę, kupię sobie beczki, bo mam legendy w Gwincie. Uważam, że to jest bardziej atak na naszego golda. Coś z tym goldem będą wymyślali. Tak mi się wydaje, że może homecoming będzie miał jakieś przygody, w których będziemy płacili za gold. Że trzeba będzie nafarmić tego golda, żeby lepiej go się nie pozbywać. Nie wiem. Wiem za to jedno. Oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, że PTR wystartował jakiś czas temu. I my jako influencerzy, którym no, bliski jest rozwój Gwinta, mamy do niego dostęp. Wiem jedno, ja się dobrze bawiłem w swoim homecomingu na PTR-ze. Dużo nie mogę za bardzo na ten temat mówić, tak? Mamy NDA. Ale wiedzcie jedno, na artefakt czekać ochoty nie mam. Na homecominga nie mogę się doczekać. Na maksa. Na maksa jestem po prostu zhypowany, dajcie homecoming, no nie? Dlaczego mówię o artefakcie? Bo artefakt wychodzi 28 listopada. Jest to gra karciana oparta o świat Dota 2, jeżeli jeszcze nie słyszałeś, mój drogi widzu YouTube'owy. Więc no ewidentnie te dwie karcianki będą się ze sobą ścierały. Wcale się nie dziwię też, że na homecomingu podczas pierwszego revealu była karta pokazana Destroy an Artifact. Memy już z tego powstają i jest naprawdę zabawnie, ale jednego jestem pewien, na homecoming mam ochotę czekać. Po tym jak przeprowadzili reveal artefaktu, jak pokazywali moi mili najmilsi gameplay, to się po prostu złapałem za głowę. Pierwszy filmik po prostu wypuścili w YouTube, 19-minutowy. Taki totalny bullshit. A później otworzyli na portalu Steam TV możliwość streamowania tej gry. Nie wiem, kto to streamował. Popatrzyłem później na te wszystkie nagrywki, poogarniałem troszkę i się zastanawiałem, cóż za PR-owcy, cóż za marketingowcy od tej gry stracili pracę. Bo to po prostu było tragiczne. Całe community karciarzy wylało na nich po prostu pomyje. Co więcej, na starcie, jak artefakt został ogłoszony, to też był bardzo źle odebrany. Mnóstwo komentarzy, że złą grę rozbić i w ogóle po co kolejne i takie tam. Obawiam się, że artefakt może być jednym wielkim niewypałem. Pomnijcie moje słowa, jeżeli rzeczywiście tak będzie. Wiemy jedno, oni będą pompowali kupę hajsu, tak? I Valve jest bardzo ogromną firmą, więc stać ich na to, żeby popełniać błędy. Tak samo zresztą jak CD Projekt Red. Ja nie mam zwykłego igniego. Dobra, ale nekromancerki w ogóle nie mam, więc wybiorę ją.
ale wiemy już, że będzie na pewno zapowiedziany turniej z 2 milionami dolarów na w następnym roku. Karcianki jeszcze nie widzieliśmy, a gameplay jest tragiczny. Więc życzę im powodzenia. Ja na pewno będę grał w Gwinta, nie wiem jak wy, ale Gwint zdobył moje serce. Mam świadomość tego, że jest to kolejna odsłona Gwinta. Dla mnie to jest Gwint 4.0. Że wychodzimy dopiero z alfy i dopiero będziemy wchodzili do bety. Daj Boże, nie będą robili operacji na otwartym mózgu, tak jak to robili teraz, czyli co chwila będą zmieniali do góry nogami całą grę. Bo mnóstwo już widzów, przepraszam, graczy potracili. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że Gwint w końcu się otrząsnął, że CDPR nie będzie robiło tych samych błędów, które robili wcześniej. Bo każdy zasługuje na drugą, w przypadku CDPR trzecią, a nawet i dla mnie czwartą szansę. Ufam im bardzo. Wierzę, że Homecoming będzie świetny. Naprawdę, na pewno mam wielkie, wielkie, wielkie nadzieje co do tego. Tym bardziej, że coraz mniej bawią się, a mówię to z pełną premedytacją, jako ponad 2-letni streamer Hearthstone'a. Coraz mniej bawię się w Hearthstone'ie. Uzurper, foliowany, super. Dwie folie w 21 kartach. Rewelacja. Tutaj mi kopieki z czatu podpowiadają, że alfa się dawno skończyła, ale jesteśmy w becie. No ale to chyba oglądasz mnie po raz pierwszy, człowieku. No ja się z tego śmieję cały czas, że jesteśmy w alfie, bo tak się alfę prowadzi. Tak CDPR poprowadziło betę, że zrobili z tego alfę. Się śmieję. Beta to już jest już, wiesz, coś takiego, że hej, mamy grę, jest zajebista. Pomóżcie nam ją doszlifować. Pomóżcie nam te listki na drzewie, które wyhodowaliśmy, poprzycinać. Tak? Tutaj jedną gałązkę trzeba będzie uciąć. Tutaj będzie troszeczkę trzeba zdjąć parę listków z jednego miejsca, z drugiego. Tutaj przyciąć, tam poprawić. No nie? To jest dla mnie beta. Tak? Alfa zaś dla mnie to jest hej, mamy pomysł na grę. Nie wiemy, czy on jest dobry. Pomóżcie nam, beta testerzy alfy, bo najczęściej tak się prowadzi gry, tę grę dopieścić, żebyśmy mogli ją pokazać publicznie. I właśnie dlatego mamy teraz Homecoming, bo CDPR robiło alfę, a nie betę, według mnie tą publiczną. Czterokrotnie się gra zmieniała, czterokrotnie. Tak, do góry nogami przewracali to drzewo, wyrywali je z korzeniami, przesadzali na nowo, w inną ziemię wsadzali. To tak się nie prowadzi tego. Dlatego był Homecoming. Dlatego był Homecoming. Ten czas się już kończy. Data nagrywki tego wideo to 14 września 2018 roku. Więc ja już swoją frustrację niejednokrotnie wylewałem na to, w jaki sposób została przeprowadzana publiczna beta Penta. Ale dla mnie to była operacja na otwartym mózgu i wierzę, że Homecoming będzie sukcesywnie przeprowadzony. Fajnie też zrobili, że ten Thronebreaker, czyli miał być taki dodatek, będzie oddzielną grą do Homecomingu. Oddzielną grą w projekcie gwintowym. I bardzo mi się to podoba, tak? Mogą się skupić na dwóch projektach, nie muszą wypuszczać wszystkiego od razu naraz. W tym Thronebreakerze, jak będziecie coś robili, będziecie mogli zyskać karty do gwinta i tak dalej, nie będzie to też konieczne. Czyli taka fajna bardzo, bardzo rzecz dla kolekcjonerów i to też jest dobry pomysł, więc zmierza to w dobrą stronę. Została mi ostatnia beczka i 10 tysięcy golda. 21 beczek otwartych, chyba dwie premium, dwa razy epiki, no i oczywiście mnóstwo legendarnych kart, bo dzisiaj kończy się już weekend beczek premiowanych. Tak jak widzicie za moją kamerką, którą teraz wam wyłączyłem, zostawiam sobie 10 tysięcy golda. Trochę dustu. Praktycznie wszystko mam, to co chcę mieć w wersji animowanej po Homecomingu, bo przypominam, jak Homecoming będzie wychodził, to wtedy, moi mili najmilsi, macie zwrot 100% dustu. Jak oni będą chcieli się z tego utrzymać, jak oni będą na tym chcieli zarabiać, nie wiem, ale uważam, że będzie to połączone z naszym goldem. Uważam, że będzie to połączone z jakimiś fajnymi bajerami, bibelotami, czymkolwiek, co będzie można dokupić sobie jako bajer poboczny w grze. Dzięki ślicznie za oglądanie tego openingu. Zapraszam was na streamy z Gwinta i nie tylko. Streamuję dla was codziennie, każdego dnia na Twitch TV. YouTube jest moim kanałem pomocniczym, ale jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawienie subskrypcji, łapki w górę, komentarza, co wy sądzicie o tym wszystkim, jakie były wasze openingi, pochwalcie się, dajcie znać.
Na pewno to wszystko pomoże w rozwoju mojego kanału i w mojej pracy full-time streamera. Trzymajcie się. Miłego dzionka, dobrej nocy, kiedy tam mnie oglądacie. Do zobaczenia. Hej!